Witam serdecznie, moim gościem Dawid Kiełbasa, MacBoot. Witam serdecznie wszystkich. Pierwsze pytanie organizacyjne. Wrócili chłopcy, którzy byli na wyjeździe do Barcelonie. No i co, lepiej się gra z tymi chłopakami, którzy dołączyli po przerwie? No wiadomo, zgranie jest. Chociaż w tym meczu nie pokazaliśmy tego. No i niestety brakło tej jednej, dwóch bramek. No i finalnie przegrywamy to spotkanie. No właśnie, jak zagrał Honor? Bo oni dzisiaj musieli to spotkanie wygrać, jeżeli też w sumie, jeżeli chcielibyście myśleć tutaj o spokojnym pozostaniu w pierwszej lidze. Jak Honor zagrał, że dzisiaj ciężko było wam sforsować, żeby tak, żeby to spotkanie wygrać? Zdziwiło nas to, bo Honor zagrał bardzo ofensywnie, wyszedł wysoko, co sprawiło nam problemy. Myśleliśmy, że będziemy mieć wtedy łatwiej, że będziemy kontrolować rywali. Będziemy strzelać łatwo bramki, ale jednak tak nie było. Musieliśmy się skupić, żeby strzelić te bramki, ale to nie wystarczyło. A z perspektywy was widzisz jakieś błędy, tak na spotkaniu na gorąco? Błędy, no, to spotkanie to jest to samo. Błędy głupie w obronie, kijówki niepotrzebne, no i to takie są skutki. Grupa spadkowa, trzeba jeszcze walczyć, ponieważ nie wiem, nie uzupełniłeś się tabeli, ale jest jeszcze szansa na utrzymanie bezpośrednie? Chyba teraz jedynie baraże, to jest baraże. Max. Powoli kończy się LK Liga Futsalu, dostaliście awansem tutaj prawo gry w pierwszej lidze. No jak ocenić tą przygodę właśnie w tej zapleczu Ekstraklasy? Bardzo dobrze, zawsze wolimy grać z lepszymi rywalami, bo szkolimy się dzięki temu. No i mamy trudniej i możemy się wiele nauczyć. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.